Dzień dobry. Nazywam się Rosalia Augustyna Wesserling i opowiem Wam dzisiaj o mocy, która od pokoleń przekazywana jest kolejnym członkom naszego rodu. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, kiedy pojawiła się po raz pierwszy. Obecna była od dawna. I choć przez pewien czas pozostawała w uśpieniu, znów jest wśród nas. Od urodzenia przekazywano mi, że nazwisko Wesserling pochodzi z Holandii, a gdyńskim protoplastą rodu jest pewien rozbitek, który osiadł tu niejako na nowej ziemi. Z tego co udało się ustalić mojemu praprawnukowi Michałowi, nazwisko Wesserling jest obecne na ziemi puckiej przynajmniej od roku 1723, kiedy to natrafiamy na jego najstarszy zapis w księgach parafii Krokowa. Co więcej, graf Ulrich von Krokow stwierdził, że jego przodek w latach 1623-1625 sprowadził ekipy holenderskich fachowców do melioracji karwieńskich błot. Być może wtedy, na ziemię puckowejherowską, przybyli pierwsi Wesserlingowie. To miejsce stanowiło zatem początek, skąd Wesserlingowie zaczęli przemieszczać się w stronę Wiczlina, Chwaszczyna i Gdyni. Urodziłam się 21 stycznia 1878 roku, w Gdyni, a na świecie, prócz rodziców, Józefa i Heleny. Powitał mnie także 2 lata starszy brat Antoni. Jak się niebawem okaże, moc posiadamy oboje, choć u mnie, prawdopodobnie z powodu, że jestem kobietą, jest wyraźnie mocniejsza. Wracając do mocy. Najczęstszym sposobem jest przekazywanie jej z matki na córkę. Czasami moc utaja się na jedno pokolenie i szeptunka dziedziczy ją po babce. Tylko której? Od strony ojca? Czy może matki? Michał ma tu trudny orzech do zgryzienia. Zostawmy zatem te rozważania i przejdźmy do konkretów. Tak, byłam szeptunką. Jak już wspomniałam wcześniej, odpowiednie zdolności wykazywał również Anton, choć były one raczej nikłe, ale były. Ale kim właściwie jest szeptunka? Zacznijmy od podstaw. Warunek podstawowy to bycie kobietą, w przeciwnym razie byłaby szeptunem. A bardziej szczegółowo, szeptunka, znachorka, zajmująca się zamawianiem chorób, leczeniem przełamanych dzieci, czy odczynianiem uroków. Proces leczenia odbywał się za pomocą odpowiednich rytuałów powiązanych z szeptaniem modlitw, czy też zaklęć, stąd też nazwa. Jednakże równie często jak po odpowiednie rytuały szeptunki sięgały po zioła, by leczyć także za ich pomocą. Spieszę jednak z wyjaśnieniem, że nie mówimy tu o zwyczajnej wiedźmie, czy też czarownicy, lecz o osobie głęboko religijnej, często bardzo związanej z życiem Kościoła. Taki stan rzeczy mógł wyjść mi tylko na korzyść, gdyż w przeciwnym razie mogłam skończyć, jak pewna nieszczęsna kobieta 42 lata przed moim urodzeniem. Oficjalnie przyjmuje się bowiem, że ostatnią straconą czarownicą była Barbara Zdung, mieszkanka Reszla, która została spalona na stosie 21 sierpnia 1811 roku. W zasadzie jest to prawda, oczywiście, jeśli za kryterium mordu przyjmiemy stos. W przeciwnym razie niechlubne miano ostatniej czarownicy przypada Krystynie Cejnowa z Chałup. Michał ma niestety powody, by uważać, że jeden z jego przodków, Andreas Kunkel, był, jeśli nie aktywnym uczestnikiem, to przynajmniej świadkiem tych ponurych wydarzeń, które rozegrały się 4 sierpnia 1836 roku, a zakończyły zatłuczeniem wiosłami nieszczęsnej kobiety. Ale o tym dowiecie się z jego opowiadania Czarownica po kaszubsku. Jak już wspomniałam wcześniej, dar można mieć, ale nieukształtowany na niewiele się zdaje. Do swej roli przygotowywana byłam od dziecka i tu pojawiły się pierwsze rozbieżności co do możliwości kontrolowania mocy między mną a bratem. Anton był zwyczajnie przeznaczony do innych celów, od młodości przygotowywał się do zawodu rybaka. Weszłam za mąż za Karola Józefa Schulz dnia 22 listopada 1895 roku, w wieku 17 lat. To był jeden z najszczęśliwszych momentów mojego życia i wbrew temu co czasem można przeczytać, ani młody wiek, ani małżeństwo, czy macierzyństwo nie przeszkadzają mi w niesieniu pomocy innym.
6 września 1900 roku na świat przychodzi nasza córka Helena i to ona staje się naturalną spadkobierczynią mocy. Niemal dokładnie 2 lata później, bo 28 września 1902 roku rodzi się Jan, który jest protoplastą ostatnich potomków Karola noszących jeszcze nazwisko Schulz. To od tej części rodziny, prócz wielu cennych informacji, Michał otrzymał m.in. to zdjęcie, dzięki któremu mogę do Was dziś przemawiać. Po małżeństwie dzielę swój czas między wychowywanie dzieci, pomoc przy sprzedawaniu ryb oraz pomaganie potrzebującym. Dodatkowo, 16 listopada 1905 roku, na świat przychodzi Karol Józef Młodszy. Niestety jest on niepełnosprawny, w związku z czym dochodzi mi obowiązków. Od tego czasu nadany został mi przydomek Karlowa Nańka. W jaki sposób pomagałam ludziom? Cóż, nie ograniczałam się do kilku rytuałów, które możemy i dziś spotkać na Podlasiu, ale cały ich wachlarz miałam spisany w swej specjalnej białej księdze, z którą się nigdy nie rozstawałam. Życzeniem moim było także, by księga została ze mną pochowana. Niestety życzeniu temu nie przychylił się ksiądz, a grymuar zaginął. 23 lutego 1926 roku, na krztusiec umiera mój mąż, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. W tym czasie jednak, moja córka, Helena, wyszła za mąż za Jana Konkel, pradziadka Michała, i obie wspieramy się wzajemnie. Mieszkamy na ulicy Żeromskiego, Jan z Heleną pod 5, ja pod 7. Z 20-lecia międzywojennego pochodzi jedyne wcześniej znane Michałowi zdjęcie. Przez długi czas leżało w albumie i nikt nie miał pojęcia, kto z rodziny na nim jest. Tymczasem to fotografia zrobiona w Częstochowie przedstawiająca m.in. mnie, podczas zlotu oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet na Jasnej Górze. Po wojnie dalej mieszkam razem z Janem i Heleną, choć mamy w domu także wielu innych lokatorów. Mam też nowy cel. Otóż Helena nie chce uczyć swojego dziecka trudnej sztuki zamawiania chorób. Uczyć będę ją zatem ja. Umieram 27 lutego 1959 roku, niemal równo 33 lata po Karolu, i zostaję pochowana na cmentarzu witomińskim. Do trumny kładą mnie w habicie, z welonem na głowie. Wyglądałam zupełnie jak siostra zakonna. W 1972 roku umiera moja córka Helena, a w roku 1994 wnuczka. Moc zanika. Ale czy faktycznie? Coś z niej, choć na zupełnie innym poziomie, chyba pozostało w naszej rodzinie. W pokoleniu ojca Michała była wyraźnie uśpiona, ale teraz... Nie. Nie zrozumcie mnie źle. Nic z tych rzeczy, on zwyczajnie od dziecka interesuje się ziołami i ziołolecznictwem. Można by nawet rzec, że nie jest w tym najgorszy. Ale to wszystko. A może nie. Może moc się właśnie przebudziła i w kolejnych pokoleniach znów da o sobie znać w pełnej krasie. Jestem szczęśliwa, że mogłam podzielić się z Wami moją historią. Mam nadzieję, że to było interesujące. Bywajcie zdrowi.